na druku numer 12. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania uchwały na druku numer 13a z autopoprawką i 13b jako druk grupy radnych. Proszę Państwa, uchwała 13a z autopoprawką, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej. Uchwała 13b, negatywna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej. Przyjmując, proszę Państwa, uchwałę 13a jako pierwszą, kierował się zarząd tym, że była ona zgłoszona jako pierwsza i w tym momencie jest również najdalej idącą uchwałą w stosunku do uchwały, która została zgłoszona przez grupę radnych w dniu 8 marca 2013 roku. Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania uchwały numer 13a, która jest uchwałą z autopoprawką. Każdy z Państwa ma tą uchwałę w swojej skrytce, więc możecie Państwo mieć tę uchwałę przed sobą. Uchwała dotyczy w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2013. Tło uchwały przedstawiłem Państwu przy uchwale edukacyjnej. Proszę Państwa, zadania macie Państwo przedstawione. Paragraf trzeci stanowi, wyżej wymienione zadania należy realizować w ramach środków bieżących w zakresie umów utrzymaniowych obowiązujących od rodzinnicy 18. Paragraf czwarty, środki finansowe pozostałe w wyniku zakończenia realizacji zadań można dofinansować do innych zadań lub wskazujących w zależności od potrzeb. Oczywiście punkt, proszę Państwa, paragraf numer 3 jest paragrafem dotyczącym środków, które są środkami bieżącymi. Macie Państwo tutaj jedno zadanie, które jest zadaniem inwestycyjnym. Jest to punkt 7 listy rankingowej. Realizacja zadań do wysokości odprowadzono kwotę 70 tysięcy złotych. Osiedle Wandy koło 9 do 7. Budowa chodnika według projektu od numeru 9 w kierunku numeru 7. Ten punkt wiąże się, proszę Państwa, również z uchwałą, którą będziemy procedowali na samym końcu, dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej, w zakresie której to prognozy wskazujemy finansowanie tego zadania na 2 lata. W tym roku kwota 120 tysięcy złotych, dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych ze środków priorytetowych i kwota 64 200, zamknięcie zadania w roku 2014. Kwota, proszę Państwa, 184 200 zł, jest to kwota kosztorysu inwestorskiego, który został nam przedstawiony przez ZIKI. Mamy do tego zadania wszelkie pozwolenia, jak i również wcześniej została wykonana dokumentacja projektowa ze środków Rady Dzielnicy. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani Ciężak, Pan Boremski. Mam takie pytanie. W ogóle nie będą tej uchwale parkingi brane pod uwagę, w ogóle nie będą wykonywane w tym roku? Raczej nie. W zakresie tego, o czym mówiłem odnośnie podziału środki bieżące do środków inwestycyjnych oraz, proszę Państwa, naszego doświadczenia, które my sami posiadamy, w zakresie zadań, które zlecamy odnośnie realizacji odnośnie infrastruktury, jak i również, proszę Państwa, patrząc na inne dzielnice, które mają bardzo wielkie problemy z realizacją zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach, tutaj wskazujemy zadania, które są zadaniami ze środków bieżących, tak aby te zadania były realizowane. Kończy się, proszę Państwa, umowa 3-letnia w tym roku w zakresie realizacji zadań dotyczących środków bieżących. Będzie za chwilę rozstrzygnięcie nowej umowy 3-letniej, która na pewno będzie o dużo niższych kwotach realizowała swoje zadania. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że Pan Prezydent przy zadaniach inwestycyjnych, gdy one są rozstrzygane, zaznaczam, bo wielokrotnie są nierozstrzygane, resztówki, które zostają
zabiera na pokrycie długu, bo tak to jest ustalone, no to proszę Państwa, mogłoby się okazać, że wiele środków, które byłyby resztówkami w zakresie zadań, które my określamy, byłyby zabrane z powrotem do budżetu miasta Krakowa na potrzeby długu i tam wykorzystane. Pan Radny Koremski, bardzo proszę. Tak? Proszę. Czy tutaj chodzi, że w niektórych punktach jest remont parkingu, czy to nie jest, że tak powiem, bo w niektórych miejscach nie mamy nawet gdzie parkować auto, to mam w błocie, a robimy już remonty parkingów już istniejących, no to jest jakaś taka, mi się daje sporo. Jeżeli chodzi o remont parkingu, który jest wskazany na osiedlu kolorowym, to trudno nazwać to miejsce dzisiaj miejscem postojowym, ponieważ tam się nie da zaparkować samochodu, bo są tam bardzo głębokie, bardzo wysokie wybrzuszenia, które powodują to, że samochody no, ulegają tam, mogą ulec tam, proszę Państwa, zniszczeniu. Stąd zdecydowaliśmy się po przeglądach wpisać ten remont parkingu z tym związany. No ale to jest to teren utwarty, rozumiem. No trudno powiedzieć, że to jest teren utwarty. To jest, proszę Państwa, teren, ja bym powiedział, wybrzuszony. Wybrzuszony. Czy to wszystko, czy jeszcze jakieś pytanie? Jeszcze mam pytanie, bo tu są nie są ujęte niektóre osiedla, że w ogóle nie ma żadnych chodników, na przykład na zgody nie widzę tutaj żadnego. One będą w przyszłości, nie wiem, jak Państwo zamierzycie remont. Jak najbardziej. Jak Pani wie, mamy tutaj ujęte zadania na wielu osiedlach na szerokim obszarze naszej dzielnicy. Są tu zadania z osiedli Ogrodowego, Krakowiaku, Centrum C i innych osiedli, które występują na terenie naszej dzielnicy. My nie patrzymy na to, jakie osiedla, tylko patrzymy na potrzeby, które są w zakresie poszczególnych zadań, które przedstawiamy. Dziękuję bardzo. Pan Radny Poremski, bardzo dziękuję proszę. Dziękuję bardzo. Pierwsza sprawa, Panie Przewodniczący, to woli wyjaśnienia. Chciałem powiedzieć, że druk grupy radnych był złożony wcześniej, ponieważ obecny był, jak składam druk, pan wiceprzewodniczący, pański zastępca i zgodnie oświadczył, że takiego druku jeszcze rada, zarząd nie złoży. To jest jedna sprawa. Nie będę rozmawiał na temat tego, co pan na końcu powiedział, że jest we wszystkich osiedlach robione. Gratuluję tego, tej listy rankingowej. To jest raz, tylko bym bardzo prosił zwrócić uwagę, ale to jest taki błąd tylko w kwestii formalnej, ponieważ tu jest w punkcie trzecim rzymskim jest ulica Cechów, a to powinno być Cechów zapisane, to tylko tyle. A ulica jest Cechów. W ramach radu poprawki, ulica Cechów. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja do tego wypowiedzi. Bardzo proszę, proszę wyjaśnić. Tak, panie radny, żeby takie rozmowy odnośnie, czy ktoś składa, czy ktoś nie składa, nie było, tylko wiedział, że jeżeli składasz projekt uchwały, to składaj, tyle, no nic więcej. Ja powiedziałem, żeście Państwo nie złożyli do chwili obecnej. Ja rozumiem, proszę Państwa, że tutaj pan radny Poremski bierze odpowiedzialność za słowa. Dokładnie słowo, które składa. Są, proszę Państwa, odpowiednie protokoły, które świadczą o tym, kiedy dany druk został złożony, jak również data wpłynięcia, możemy to sprawdzić. Jeżeli pan tutaj przewodniczący mówi Szuba, że nie było takiej dyskusji, to ja przyjmuję to za dobrą monetę. Dziękuję bardzo, pan radny Marano. Znaczy ja już na komisji wyraziłem swoją opinię na temat tego druku. I ucieszyłem się, że w końcu porządny druk powstał i wiadomo, co będzie w tej radzie robione. No bo powstał. Powstał. Rodził się w bólach przez tyle czasu, bo ja już na komisji parę miesięcy temu rozdałem takie uchwały, jak to w innych radach, w zasadzie oprócz chyba 17 naszej, właśnie takie listy bardzo szczegółowe były zrobione. No ale z tego, co usłyszałem przy tej poprzedniej uchwale, to okazuje się, że pewnie znowu forum przewodniczących zadecydowało, że to ma właśnie teraz być, a nie w innym czasie, no bo to forum decyduje, a nie rada. Natomiast no, co do merytorycznej oceny tego, to po przeanalizowaniu, no to tak wychodzi, że z grubsza po 150 tysięcy na głowę koalicjanta w swoim okręgu wyborczym rozdano, pomijając innych radnych. I drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć tak. Na początku kadencji
Mieszaliście tu psy na panu Edwardzie przewodniczącym były. I był zjechany, jaki on jest zły, jak to było źle robione w tamtej Radzie. I upłynęło już ponad w zasadzie 2 lata, czyli połowa kadencji, to będzie uchwała na następny rok, czyli to jest 3 rok. I drodzy Państwo, bijecie go na głowę, bo jak przeanalizujecie dokumenty i to, co było dzielone w poprzedniej Radzie, to jakoś było to rozkładane. A tutaj, jeżeli chodzi, jeszcze mówię do tych, co mnie, do mnie się zwracają, dlaczego głosuję przeciwko, dlaczego się wstrzymuję od głosu, bo takie głosy, a dlaczego nie współpracujecie, no to odpowiedzcie się sami na to pytanie, tworząc takie projekty uchwał. Ja rozumiem, że no, można zadbać tam o swoje okręgi, ale to już jest totalne przegięcie i możecie tak dalej brnąć w tym i gratuluję, bo pijecie wszystkie partie polityczne, a zwłaszcza, że jesteście w większości niezależnymi i powinniście się naprawdę wstydzić. Oceniając jeszcze takie pytanie, bo poprzednio pan przewodniczący mówił, że te proporcje 35 do 60, jakie tu są proporcje w tym? Czy są zachowane te proporcje? Proszę mi odpowiedzieć na to. Dziękuję bardzo. Odniosę się do ostatniej wypowiedzi na początku. Nie wiem, o jakie proporcje panu przewodniczącemu chodzi. No inwestycyjne do... Pan był przewodniczącym w kadencji wcześniejszej, jak dobrze pamiętam, która również w odpowiedni sposób dzieliła środki dla całej dzielnicy i również ta kadencja w taki sam sposób dzieli. Jeżeli zaś mielibyśmy się odnieść do oceny kadencji pana radnego Porębskiego, no to możemy się skonfrontować w zakresie dokumentów, nie ma żadnego problemu, możemy je przedstawić, można je przeanalizować. Pani radna Ciężar też kiwa głową i zobaczymy, w jaki sposób to było, w jaki sposób to było liczone, bo przecież Państwo to żeście doskonale dziękuję na wszystkich. Dziękuję. Oczywiście możemy to zrobić, nie ma żadnego problemu. Państwo żeście to doskonale dzielili i nigdy nie mieliście sobie nic do zarzucenia, bo przecież opozycja w tamtej kadencji była. Nie było opozycji. Oj, przepraszam bardzo, to powiem, byłem w opozycji do pana zarządu. Oficjalnie to mówię dzisiaj, a wiem, że tu jeszcze są osoby na tej sali, które mogą powiedzieć to samo i kilkakrotnie to mówiły. Więc proszę nie mówić, że nie było opozycji, powiem, jak pan mnie traktował w tamtej kadencji, panie radny Porębski. Dziękuję bardzo, pani radna Rusinowska. Oni odpowiedział mi pan na pytanie na podział procentowy tych środków inwestycyjnych do środków tych podziału, to coście tam na forum przewodniczącym. Ale już panu odpowiadam, w zakresie środków tego, bieżących 39% odnośnie naszego budżetu to są środki bieżące, a 2,04% to jest... Odnośnie tej uchwały panu przewodniczący, panu radnemu tutaj przeczytałem. 2% to są środki inwestycyjne, a 39% to są środki inwestycyjne. Jeżeli zaś chodzi o środki bieżące, przepraszam, jeżeli zaś chodzi o środki na pracach remontowych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, mamy na środkach inwestycyjnych. Panie radny, w całości środków, nie w poszczególnych zadaniach, które są w środkach bieżących czy priorytetowych, tylko w całości środków mamy zachować proporcje 65 bieżące, 35 inwestycyjne. I tak skonstruowany został budżet, żeby te proporcje zostały zachowane. Pani radna Rusinowska, bardzo proszę. W skali budżetu miasta. W skali naszej również. Które robicie sobie tak, no co pasuje... Bardzo proszę, pani radna Rusinowska. Jedno tylko powiedzieć, że jest bardzo przykro właśnie, patrząc na te wszystkie tutaj inwestycje, które są, bo od, no już od początku kadencji proszę, choć o jeden chodnik na sportowym przy bloku 26, gdzie dzisiaj byli przedstawiciele mieszkańcy i tak strasznie mnie prosili i dalej nie zostało to uwzględnione. Druga sprawa, już nie mówię o osiedlu Kurali, które też mam, w ogóle od początku nic nie było przeglądane, co też było wiele do zrobienia i zgłaszamy. Nie ma tego. Jeszcze chciałam zapytać,
co się stało, bo miało być dokończone na osiedlu Krakowiach. Targing 3-5. Było już złożone wszystkie kostka i w pewnej chwili została zabrana, zablokowana. Proszę pan i zobaczyć, co się dzieje, wyjeżdżają samochody na osiedle i jak tam jest błoto, dziury i nie wiem, przeglądy były, nikt tego nie widział. Dziękuję bardzo. Odnośnie sportowego 26 byli panowie dzisiaj. Pan Edward Koreński był w tamtym roku tam i powiedział mi, że on im wykona ten chodnik. Dziwię się, że przez 4 lata swojej kadencji nie wykonał pan tego chodnika, pomimo tego, że była tam osoba, która była w jego orbicie popierającej, związanej z nim, jak on to powiedział przed chwileczką, pan Koreński. Nie było opozycji, więc była to osoba, która była popierająca i przez te 4 lata nie wykonał. Panowie mi wręcz powiedzieli, że pan Edward Koreński powiedział, że on ten chodnik im tam zrobi, więc ja odbijam tą piłeczkę do pana Warta w tym zakresie, jeżeli chodzi o sportowe 26, mowa, że ci panowie, którzy tutaj byli, nie zostali i nie poruszyli tej kwestii, ponieważ to usłyszałem od nich w zakresie tejże wypowiedzi. Jeżeli zaś chodzi o osiedle kolorowe, Krakowiaków, zakres remontowy związany z budową parkingu, to tak jak już wcześniej wspominałem, myśmy zrezygnowali z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2011 z tego powodu, że środki te mogły po prostu przepaść w zakresie realizacji tychże zadań i poszliśmy w realizację zadań bieżących i one zostały zrealizowane, te zadania bieżące na osiedlach kolorowych. Więc tu, proszę państwa, dlatego tutaj nie zrealizowaliśmy tych zadań. Bardzo proszę, pan Poremski, adwocen. Panie przewodniczący, widzę, że no jak się kłamie, to się człowiek nie kontroluje, jak się mówi nieprawdę, to jest jedna sprawa. Przed chwileczką, jak pan podsumował ten projekt uchwały, to pan powiedział wyraźnie, że jest robione nie tylko u koalicjantów, ale wszędzie tam, gdzie są potrzeby. W związku z moje pytanie, przy referowaniu tego druku. W związku z tym moje pytanie, czy pan był i widział pan chodnik przy bloku 26? Jak najbardziej, jak najbardziej. I jest dobrym chodnikiem według pana. Nie bierze się pod uwagę, są gorsze. I nie bierze się to pod uwagę, że mieszkańcy zrobili we własnym zakresie dojście do klatek, a rady nie stać przez dwa czy trzeci rok zrobić kawałka chodnika mieszkańców, bo Poremski obiecywał, tak? Dlatego nie można tego robić. Nie. Jak obiecywał, przez 4 lata pan tego chodnika nie robił, on był w takim samym stanie. Ale były inne chodniki, proszę sobie wyciągnąć. Ale są inne chodniki. Ogrodowe koło 14, na przykład. Wszyscy się państwo radni dostali. I proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. A ja nikogo nie wprowadzam w błąd, panie radny. Ja widzę, że pan wprowadza. A miły Bóg to pan wprowadza wszystkie w błąd. Powiedział pan, ja mówię, co pan powiedział. Ja wprowadzam, bo jest takie pismo pani radny miasta Krakowa odnośnie tego sportowego 26, rzeczywiście potwierdzające słowa pana przewodniczącego, że pan Poremski obiecał im ten chodnik wykonać przy sportowym 26. To pismo jest. Ale ty ileś ty obiecał? No obiecałeś też na uroczym zrobić parking i co? Jeszcze do tej pory nie zrobił. Tylko robisz na kolorze. Pani radna Mitka, bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć tak, staram się być sprawiedliwa i patrzę na to wszystko, jak to wygląda. Proszę pani, moje osiedle, bo nie wiem jak było poprzednio, ale moje osiedle ma ponad 60 lat i remonty na moim osiedlu wykonane były w granicach 90 tysięcy, proszę pana, za kadencję, gdzie pan był przewodniczącym. Ja mogę się z panem, że tak powiem, tutaj mieć dla pana sympatię, ale proszę pana, to co pan robił, to trzeba przyznać, że ani pan nie dbał o nasze osiedle, ani tutaj o mojego kolegi, ta sama historia, bo nie mam akurat teraz tego sprawozdania za pana kadencji. Proszę pana, pomijając wszystko, że tu się bijemy, każdy z nas, bo nie tylko wy się bijecie, każdy z nas się bije, żeby kawałek tego chodnika zrobić. Moje osiedle, nie dlatego, że ja tutaj reprezentuję, ale moje osiedle jest stare i na moim osiedlu jest największa przelotowa, że tak powiem, pieszy.
z uwagi na to, że są szpitale, że są kościoły, że są przychodnie z całego województwa tutaj. Jakie tam były chodniki, jak tam to wszystko wyglądało i nie było pieniędzy na to, proszę pana. No przecież to był skandal za 90 tysięcy zero, ale żeście podgonili panowie, pan sobie zrobił na 600 tysięcy w zeszłej kadencji, proszę pana, chodniki. A pan na dużo młodsze osiedle w stosunku do skarby. No chyba taka jest prawda. Dziękuję bardzo. Adwokat do pani przewodnicząca. Bardzo proszę pani radny. Droga pani, nie odpowiem ci na to pytanie, ale bardzo proszę. Ma pani druki wszystkie, co było zrobione. I proszę sobie zobaczyć, ile było zrobione. I wcale nie było u mnie za 600 tysięcy zrobione. To pani pomyliła pewnie kolorowe. 600 tysięcy, a później nawet i za 900 tysięcy zrobione. Proszę w ten sposób mnie oskarżać i na najbliższej sesji spotkamy się w Radzie i ja pani to wszystko pokażę. I proszę takich oskarżeń nie rzucać. Bardzo proszę, a moja za wypowiedź była. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję pani radna Wielka, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy. Przechodzimy do trybu głosowania. Panie radny Baranda, przechodzimy do głosowania. Druku numer 13A z autopoprawką zarządu. To... Przechodzimy do trybu głosowania druku numer 13A. Kto z państwa, z autopoprawką, kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku 13A. Proszę o wyniki, panie przewodniczący. 13 jest A, a reszta przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę państwa, z racji tego, że...